maju w Polsce były już prawie 3 miliony bezrobotnych. Jednym z nich był mój ojciec. A przecież tyle Mercedesów jeździ po mieście jako taksówki. W naszym urzędzie pocztowym poszukują listonoszy, a i w policji też brakuje ludzi. Misio zamiast przebieraniem nogami zajął się machaniem wiosłem. Kajakarstwo rozwija nie tylko mięśnie i umiejętności nurkowania. Wiadomo. Pozwala ono także na poznawanie uroczych zakątków nadwiślańskich w miłym towarzystwie. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato. Lato, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 ach to 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 ty. Wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Zaczekamy, co? Znowu się spóźnia, ale mamy kupę czasu. No wiesz, ja za pół godziny mam trening. Mogę z niego zrezygnować, ale... A pożycz mi stówę. Nie mam drobnych, mam tylko milion. Ale musisz mi oddać do jutra. Nie, to ja pasuję. Twoja sprawa. Cześć, chłopaki. Servus. Hej. Siadaj na mojej kurce, Beatko. O czym tak myślisz, Beatko? Misiu, kupisz mi duże bakaliowe? Ja ci kupię i Misiowi też. O nie, ja dziękuję, raczej nie. Co ty, głupi, on ma forsy. Tak, ja wiem, no. Dużo tracisz, tu mają najlepsze w Warszawie. Ach, no tak. Ale dobre mówię ci. Kurczę, zapomniałbym. Co? O treningu. Muszę lecieć, cześć. Cześć. Na razie. Tata. Tata, urosłem 2 centymetry w ciągu dnia. Gratuluję. Trzeba będzie ci kupić nowe spodnie. Dziękuję. W dalszym ciągu nie rozmawiają ze sobą. Mama wczoraj spała u mnie, a ojciec sam. On jest wściekły. Mężczyzna bez pracy nie jest sobą. No, jak ma pracę, to nie istnieją dla niego kobiety. W każdym razie mamy w domu ciche dni, ale ja znam na to sposób. Wykręcasz ten numer, a potem nasz.
Zaczekaj, tato. Mama! Telefon! Słucham? A, to ty dzwonisz. Nie, to ty dzwonisz. Jeżeli masz jakiś interes, to mógłbyś się ruszyć. Twoja droga potrwa około 10 sekund. Twoja droga tutaj potrwa dokładnie tyle samo. Marku, spróbujmy. Będę u ciebie dokładnie za 8 sekund. Spotkamy się w 4 sekundzie. Gratuluję. Urwałeś tylko pół sekundy. To spróbujemy jeszcze raz. Nie jeszcze raz, tylko 4. Ruszaj już. Panie Jędrys, o, ten dokument wygląda naprawdę wspaniale. Proszę, niech pan siada. Dziękuję. Kawa, herbata? Nie, żadnych używek. Ale każdy mógłby przecież go zdobyć. Może każdy mógłby, ale mam go tylko ja. Jedyny ex-więzień na wschód od Łaby. Wie pan, w Chandlerze Mamecie Hamecie byłem najlepszy. No, dobrze, już dobrze. Ci Nowojorczycy mają naprawdę zwariowane pomysły. Ale jak pan z taką głową trafił za kratki? Widzi pan, ja na to patrzę inaczej, panie prokuratorze. Wtedy każdego, kto się wychylił ponad przeciętność, wyrównywano albo ściągano w dół. Panie Leonie, w każdych czasach wyrok to wyrok. Możliwe, ale właśnie dzisiaj chciałbym pomóc wymiarom sprawiedliwości. Z tym, że jako prywatny detektyw powinienem mieć życiorys bez skazy. Na razie nie da się pana wykreślić z rejestru skazanych. Co mi pan radzi? Czekać na kolejną amnestię. Rozmawiałam z swoją trenerką. Mówi, że świetnie ci idzie, jesteś urodzonym kajakarzem. Wiesz, tylko musisz trochę więcej kilometrów przepłynąć i musisz się więcej starać. Chyba żartujesz. Naprawdę, tak mówiła. A kto cię upoważnił do tego, żebyś przychodziła do klubu i rozmawiała o mnie z kimkolwiek? No ja... Co ty, cholera, co za wścibska baba? Łaś ze mną po szkole, po ulicy i ciągle te maślane oczy. Przestań, proszę! Proszę, proszę! Wracaj do tych swoich origami, nie wlecz się więcej za mną. Komputer jest pewniejszy od kart i fusów. Twoja matka przyjedzie niebawem. A dokładnie? Przecież mówię, niebawem. Tyle to ja też wiem. Zrozum, tu nie apteka. W każdym razie czeka cię ogromna niespodzianka. A co do drugiego twojego problemu, to powiem ci tak. Powinnaś wybrać tego pierwszego. Hmm? Albo tego drugiego. Uh-huh. A w ogóle to przydałby się jakiś trzeci. I to będzie właśnie ta niespodzianka. Jak najbardziej. Proszę bardzo. Dziękuję. Co to jest? Honorarium. Po prostu niespodzianka. Aha, i proszę pozdrowić szefa. Do widzenia. Który z panów? To nie o nas chodzi. A o kogo? O nią. Wie pani, ostatni Mleczny Ząb przeszkadza się wyrżnąć prawdziwej jedynce. Nie chcę, żeby dziewczyna miała krzywy zgryz. Pan się pomylił. Weterynarz jest piętro wyżej. Ale zapłacę jak za człowieka. Więcej, jak za 3 ludzkie zęby. Zgoda. Za 5 zębów. Proszę posadzić pacjentkę. No chodź. O. Ostrożnie, matros. O tu. No. A panowie, zaczekajcie w poczekalni. Proszę zamknąć drzwi za sobą. Tok, 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 tok. Chodź tutaj, chodź, pokaż mordę.
Śliczna, dobra suka. Pokaż zęby, pokaż. O, tak. Pokaż zęby. O. Mam nadzieję, że ją znieczuli, co? Przecie, inaczej jednym kłapnięciem odgryzie jej rękę. Mam nadzieję. Ale widzisz, denerwuje się, no. Dzień dobry. Dobry. Czym się panowie tak denerwujecie? Ekstrakcja, plombowanie? Przyjaciel jest na fotelu. No i po bólu. O, malutka, tak. Chodź, chodź, chodź. Nie. Malinowska! Słucham, pani dyrektor. Przeglądałam dziennik. Masz 2 jedynki z matematyki, wiesz o tym? Wiem. Kto u was jest najlepszy z matematyki? Orłowski. Orłowski? Tak, słucham, pani dyrektor. Mam dla ciebie nowinę. Musisz nauczyć tego Niełka Malinowską. Co trzeba zrobić, żeby ewentualnie przejść do następnej klasy? Masz czas do Bożego Ciała. Dobrze, pani dyrektor. No cóż, los tak chciał. Widzisz, co teraz robi twój zawodnik? Wiosłuje. Myślałem, że on kłamał. Nie szkoda chłopaka na te łódki? No, w nogach to ma parę. Michał? Przecież to urodzony kajakarz, 1 na 1 000 000. Musi tylko tutaj troszeczkę nadbudować. Ale to tylko kwestia czasu. Do Atlanty na pewno zdążymy. Widzę, że pani ma tutaj jeszcze nie nadbudowane. Może pani sobie nie życzy. A dlaczego? O swoje ciało trzeba dbać. Oczywiście, kosztem umysłu. Przepraszam. Czytać pani potrafi. Idziemy. Wie pani, ja na przykład trenowałem koszykówkę. Byłem nawet w 2. lidze. To były czasy. Były, były. Chodźmy. Czego oni chcieli? Ha, nie zajmuj się głupstwami. Pamiętaj, jutro masz być w formie. Ruszaj! Wie pani, w muzeum Van Gogha to słoneczniki mają swoje jedno pomieszczenie. Natomiast w Tretiakowskich galeriach, którzy mają, wszystkie Rubensy są w jednym rumie. Suma kwadratów przy prostokątnych równa się kwadratowi przeciw prostokątnej. Powtórz! Piotrek, ja wiedziałam, że jesteś kujonem, ale nie wiedziałam, że jesteś aż tak nudnym kujonem. No. Ścigamy się? Dobra. 3, 4. A wie pani, jakie jest moje największe marzenie? Pierwszy! Patrz! Zobaczyć błonącego tego, no. Madame Tissot. Pani sobie to wyobraża? Jakby to wszystko płynęło? I te topiące się Hitlery, Staliny, te wszystkie? Łyfowiec. Nurkujemy? Może ja tym spróbuję, co? Dziękuję. Dziękuję, panie Endres. Przywieźli nam to z Tajwanu. Najnowszy typ. Co to? Zaświadczenie z policji nowojorskiej. No dobra. A z tą sprawą to nie do nas. W urzędzie dostanie pan zezwolenie.
Ja już tam wszystko załatwiłem, potrzebuję tylko waszą opinię. Ale przecież z wami bywało różnie. No tak, ale rehabilitacja jest w toku. Jak pan chce, mogę zadzwonić stąd do prokuratora. Nie trzeba, panie Jędrys. Ja mam 143 dochodzenia jednocześnie. Nie mam czasu. Nie rozumiem, tylko stempel niech pan postawi tutaj. Gdzie mam? Tu. No, no i tu. No. O, jeszcze podpisik. Tak. No. O, dziękuję, do widzenia. Pana żona zdradza pana z trzema facetami. Sprawdziłem to. Jednym z nich jestem ja. Co pan na to? Gotowe. Zobaczymy. Tu jest krzywo. Ale tu ładnie. No, może być. Płaci pan czekiem czy gotówką? Zawsze gotówką. Może być? Musi. Dziękuję. Do widzenia. Co tak cicho wchodzisz? To pan, panie Jędrys. Nie poznałem pana. Chciałem zaprosić pana na jutro. Dziękuję. Ja muszę koniecznie zamontować przy drzwiach dzwonek. Ale porcja. Co się stało? Musisz być silny, jutro masz zawody. Proszę. Dziękuję. A ja nie, przecież rosnę. Synku, oczywiście, proszę. Dziękuję, żartowałem. Dobrze, dzisiaj zjem, ale od jutra dieta. Witaminy i mikroelementy. Nie wiem, co mam zrobić. Byłam już nawet u astrologa. Ty, Misiu, jesteś fantastycznym sportowcem. No a ty, Strusiu, najlepiej się ubierasz w całej szkole. I w dodatku tańczysz jak Patrick Swayze. Może zjecie moją porcję. A co, nie chcesz? Znaczy, z pełnym żołądkiem jeszcze nikt nigdy nie wygrał. Ja tam zawsze mam apetyt. Będę trzymała za ciebie kciuki. Uważaj! Dzień dobry. Dzień dobry. Nie widział pan Malinowskiego? A co, zginął pani? To pętak. Brak mu konsekwencji. Jeszcze się nie zaczął, a już się skończył. Proszę na start, na wodę, szybko.
Jesteś. Jest. Rozgrywałeś się? Tak. Posłuchaj. Trzymaj. Ten w pomarańczowej koszulce jest najsilniejszy. Przyczaisz się i będziesz płynął za nim na fali. To jest czwórką? Tak. Okay. Dopiero na finiszu zmienisz rytm i zaczniesz atakować. Aha. W zasadzie powinieneś wygrać. Ten pomarańczowy jest trochę za ciężki, więc spuchnie. Ale pamiętaj o oddechu. Dobra. Piątka, proszę bardzo. Na wodę. Wójta do przodu, szósta wycofać. Woda, ready, go! Przecież to wszystko jedno, kto wygra. Co ty plecisz, jak to wszystko jedno? Wygra mi się. Jeżeli wygra, to będzie u mnie zrehabilitowany. A czy jak podają wyniki, to podają również nazwę szkoły? Widzisz go? Bardzo proszę, Winston. Bardzo proszę. Pani mówi o Malinowskim? Misio! Znam go! Synek. Misiu! Kochanie! Miś. Boże!
Na 10 metrów przed metą być pierwszym i przegrać pakując się do wody, to jest tak, jakby bezbłędnie wytypować wyniki Ligi Angielskiej i nie wysłać kuponu. Afera. Ale rodziców to nieźle trafiło. Zauważyłem, że nasze klęski czasem bolą naszych starych bardziej niż nas samych.